Czyli tak, Parsza Wajera ukazał się i tutaj zatytułowałem tą część Jak zmienić przyszłość, jeżeli trzymamy się przeszłości. Czyli czy się ta przyszłość zmieni w jakiś sposób, jeżeli ciągniemy coś za sobą, czyli tą przeszłość w tym znaczeniu. I tutaj w nawiązaniu do żony Lota. Tutaj też są różne interpretacje, dlaczego ona się odwróciła, ale może te interpretacje warto poruszyć, bo to one też są w pewnym sensie wymowne. I też chciałbym nawiązać do Abrahama samego w sobie, chociaż tutaj w Parszu już tego nie czytamy, bo on już wyszedł, tak, z pewnej miejscowości, czyli z pewnej przeszłości, z pewnej teraźniejszości, w której był. Poszedł w przyszłość i dlaczego to zrobił. To też warto tutaj w tym temacie poruszyć. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy zastanowili, co może, co naszym zdaniem, tak, może ludzi blokować, żeby robili postępy. Co może ludzi powstrzymywać przed takim, jak czytamy w listach objawienia, że ta pierwsza miłość, taka chęć nastaje, ale później ona gdzieś gubi się. To tak ogólnie chciałem zarysować ten temat. Rodzaju 19:26 to jest ten werset wyjściowy, przekład poznański. Rodzaju 19:26. Czytamy, że tak, ale żona Lota, idąc za nimi, obejrzała się i stała się słupem soli. I ten przykład jest wspomniany później przez Jeszuę. Jeszuła wspomniał o tym zdarzeniu. Czytamy chociażby w Łukasza 17 rozdział od 28 wersetu. I czytamy to tak. Podobnie jak było za czasów Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wygubił. Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. Kto będzie wtedy na dachu, a swoje rzeczy będzie miał w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, także niech się nie wraca. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto by starał się zachować swoje życie, ten je straci, a kto je straci, ten je zachowa. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie zabrany, drugi zostanie. Dwie będą mleć razem, jedna będzie zabrana, druga zostawiona. Zapytali go, gdzie panie? A on im powiedział, gdzie jest padlina, tam zbierają się sępy. To chyba ostatni, to jest kontynuacja 36, której w poznańskim nie ma, czy w ogóle tego wersetu nie ma. Nie ma tego wersetu. Warszawska, dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. No właśnie, tutaj Jeszua wspomina tą żonę Lota w kontekście konkretnym i co spowodowało, czy bo jesteśmy w stanie zinterpretować, no domyślić się, co mogło być tym, że było jasno i klarownie powiedziane, żebyście się nie oglądali za siebie, tak jak zwiastunowie wyprowadzali Lota i jego rodzinę, czyli żonę i dwie córki z tego miasta, żeby się nie odwracali. Ona się odwróciła. Czy to, co Jeszua mówi, jest tutaj pewną wskazówką? No ja to jednoznacznie rozumiem, tylko to jest trudne bardzo. Tak przekreślić linią
przyzwyczajenia, swoje jakieś ciągoty, swoje jakieś tam dobroci, które się ma. To jest to samo, co Chrystus powiedział: chodźcie za mną, zostawcie wszystko i idźcie za mną. Czyli nie, żeby nie stać okrakiem na pewnych starych zwyczajach swoich i jednocześnie próbując podążać za Chrystusem do Boga. No bo pytanie, tak, zgadzam się. Tylko pytanie tutaj z tym tekstem Łukasza, który przeczytałem, jest: tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. Czy Jeszua tu ma na myśli jakąś odległą przyszłość? Czyli, że do tej pory sobie róbcie, co chcecie, tylko uważajcie, czuwajcie. Czy tutaj on mówi w kontekście przyszłości, że mamy w objawieniu, że Syn Człowieczy objawi się tak, że każde oko go ujrzy? I że ten tekst dotyczy tego momentu. Czyli, że jak ujrzysz Syna Człowieczego, ten znak na niebie, no to już nie wracaj do domu po swoje rzeczy, nie schodź, aby je zabrać. Jak będziesz na polu, to nie wracaj do domu. Czy Jeszua tu mówi o czymś innym? Ale to można dwojako rozumieć. To można rozumieć i tak, i tak. I tak jak Biblia przyplata cielesność z duchowością, tak samo rozumienie tego jest cielesne i duchowe. I nie czepiajmy się tego, co żeśmy zdobyli, zgromadzili. I z drugiej strony nie zostawmy nasze winy, błędy, stare jakby starą duchowość i idźmy do przodu. To tak jak Chrystus jest dwojaki, tak samo te słowa trzeba rozumieć. I ciało, i duch. No ale ja zadałem konkretne pytanie. Czy tu Jeszua mówi o momencie, kiedy każde oko i każde ciało go ujrzy na ziemi jako ten znak? I tu, czy w tym kontekście mówi? Czyli, że no nie wracaj się. Czyli tak jak żona Lota się jakby w pewnym sensie wróciła, tak, może mentalnie, nie fizycznie, ale może chciała wrócić czy coś, nie, trudno tutaj powiedzieć. Przeczytałaś długi werset i na końcu jest właśnie to, co odbiega trochę od tego, co pytasz. To znaczy? Ja tylko pytam, czy ten fragment z Łukasza, 17 rozdział, od 28 do 36-7, odnosi się do tego momentu, tak? Bo przedtem mamy wspomniane o potopie, tam 26-27. Czy tu jest mowa stricte o tym przyjściu, tak zwanym powtórnym, Jeszua na ziemi, czy Jeszua tu mówi o czymś innym? Bo to jest pewne pytanie. Bo jeżeli mówi o tym przyjściu swoim, drugim, powtórnym, to chodzi mi o pewną rzecz. Jaki jest sens wtedy wypowiedzi, że kto jest na dachu, niech nie wraca po swoje rzeczy? Jeszua jak przychodzi, czyli tak zwany jest Armagedon. Czy ktoś będzie wracał po coś? Czy tu raczej Jeszua mówi, bo tu Poznańska w 30 wersecie używa sformułowania: tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. A objawienie, odkrycie może być alegoryczne, może być czymś innym. Objawi się człowiekowi, komuś objawi się w tym momencie, dozna napełnienia duchem mesjaszowym i zacznie w niego wierzyć i zacznie za nim podążać. Czy tu chodzi o to, że jak
uwierzysz w Chrystusa, dasz wiarę temu, to nie wracaj do poprzedniego życia. Nie bierz stamtąd nic. Ja mogę powiedzieć, że ja odbieram to do tego czasu, w którym żyję tu i teraz. W tym momencie. Czyli nie do później, nie do Armagedonu. Może jest dwojaki wydźwięk. Natomiast ja odbieram to do mojego życia dzisiaj. No, mnie się wydaje, że to Jeszua mówi o każdym człowieku w każdym czasie, o jego czasie teraźniejszym, tak? Czyli gdy, tak jak powiedziałem, na nowo się narodzi, to nie ma wracać po coś tam z domu, po coś tam, jak jest w tym miejscu, po coś tam z domu zabrać. Ja tak to rozumiem. Dlatego moje pytanie, czy to, co tu jest napisane, odnosi się stricte do powtórnego przyjścia Chrystusa, czy tu Jeszua mówi o czymś innym? Bo jeżeli Jeszua mówi o tak zwanym nowonarodzeniu, to tutaj w kontekście Lota i żony Lota, to takie pójście do domu po coś, czyli sobie ciągnięcie za sobą czegoś, jest może tym przemienieniem się, że może tobie się wydaje, że wyszłaś, tak jak żona Lota niby wyszła, ale nie wyszła, bo ona zginęła. Czyli wydaje ci się, że człowiek wyszedł, wydaje mu się człowiekowi, że wyszedł, ale on się zamienił, bo mentalnie poszedł do domu, coś tam, co mu było potrzebne sobie zabrać ze sobą, jakiś dogmat może, jakieś różne inne nauki sobie poprzednie sobie bierze ze sobą i tak naprawdę zamienia się w słup soli martwy, a wydaje mu się, że wyszedł. Bo tak jak tytuł zadałem, jak zmienić przyszłość, jeżeli trzymamy się przeszłości? Te wracanie do domu po coś, czy ciągnięcie i wzięcie i ciągnięcie ze sobą, tak? W jakimś tobołku, jakimś wózeczku, jakiś plecaczku, przeszłość, branie na siebie, czy jesteśmy w stanie zmienić, niosąc taką przeszłość ze sobą, przyszłość. Przykład jako nawiązanie do parszy żona Lota, tak? No bo Jeszua dokłada jeszcze w pewnym sensie do tego pakietu. Przeczytajmy sobie Mateusza 6 rozdział, od 24 wiersza, przekład warszawski. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czymś się przyodziewać będziecie? Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, czy nie sieją ani nie żną, nie zbierają do ogumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która jest dziś, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Tutaj też Jeszua w pewnym sensie mówi, to co było poprzednie w waszym życiu, czyli ta troska o to wszystko, co, jak tu powiedziane, tego wszystkiego poganie szukają,
Czyli, bo tu nie chodzi o troszczenie się w takim dzisiejszym znaczeniu, bo troszczymy się o dzieci, o rodzinę, mężowie, żony troszczą się o swoich zajęciach, troszczą się, ale chodzi tutaj o tą, że to jest główny cel naszego życia, bo o tym tutaj Jeszua mówi. Tak, jak nie wiem, czy pamiętacie z pewnych kręgów, jak się pójdzie w jakieś towarzystwo, to tylko mówią o ubraniach, o modzie. W innym towarzystwie mówią o jedzeniu cały czas. W innym towarzystwie mówią o książkach. W innym towarzystwie o pieniądzach, o zarabianiu. W innym towarzystwie o samochodach. W innym towarzystwie o motorach tylko. Tak? Jak chcesz w takim kręgu porozmawiać o Bogu, o tym, co on, o Jeszule, to zaczynają takie środowiska wyśmiewać cię. To jest wskaźnik, że dla tych ludzi to jest taki pogański styl życia, dla tych ludzi jest to najważniejsze w życiu. Te elementy. I teraz, jeżeli te elementy ciągniemy za sobą, gdzieś tam wróciliśmy sobie do domu po nie, tak? Czyli poprzednie życie nasze polegało na takich różnych, bym to nazwał, hobby, w sensie zaangażowania, to co się zmienia? Coś się zmienia? Ten przełom, gdzie mamy wierzyć w Chrystusa, podążać za Nim, szukaj najpierw Królestwa Bożego. Gdzie znaleźć tą równowagę? Bo musimy się troszczyć, tak? Pójść do sklepu, tak? Coś kupić na targ, czy gdzieś zarobić pieniądze, żeby kupić, bo można też zaorać pole, tak? I posiać, posadzić. Widzisz, to co ty poruszasz, to jeżeli ktoś nie czuje, to ciężko jest wyjaśnić, wytłumaczyć. No próbuję wydobyć, rozmawiamy, tak? Bo ja, tak jak powiedziałem, nie mam tego jakiegoś skryptu napisanego słowo w słowo, co tutaj mam powiedzieć, tylko to chcę, żeby była dyskusja, jak każdy z nas widzi pewne rzeczy, tak? Jak ta przeszłość może nas trzymać, może zamienić nas w słup soli, tak jak tą żonę Lota. Oglądanie się wstecz. Ciągnięcie za sobą jakiegoś tobołka. Bo to może być różne. Ja tutaj nie chcę jakby definicji takiej jednoznacznej, bo są różne sytuacje w życiu każdego człowieka. Chodzi mi o bardziej ogólne rzeczy, ale też i dokładne, bo Jeszua też się dokładnie wypowiada, żeby to zrównoważyć. No ale to właśnie trzeba by było pewne po kolei omówić pewne aspekty, bo to się dotyczy, wiesz, rzeczy materialnych, czyli biznesu, jaki ktoś prowadzi, w kontekście na przykład prowadzenia go w szabat. No chociażby, no to dobry przykład jest. Jest powiedziane, że mamy rzucać wszystko, bo jesteśmy materialni. Prawo, które jest w Torze pokazane nam, jest bardzo materialne. Więc nie mamy po prostu, no żyjemy, bo jesteśmy materialni sami, tak zostaliśmy stworzeni, więc ta materia do życia nam jest niezbędna. I teraz co? Na tle trzeba by było po prostu to wybrać sobie pewne aspekty i zacząć dawać przykłady, bo cały czas rozmawiamy bardzo ogólnie. Filip się nie odzywa i myślę, że w ogóle nie rozumie, o czym my rozmawiamy. No ale jest też lepiej. No, myślisz, ale to się mylisz bardzo, bardzo dobitnie. A jeśli chodzi o tą sytuację, bo uważam, że już od kilku spotkań bardzo wyraźnie Bóg do mnie mówi przez chociażby Adama i przez te jego przemyślenia. Dlatego czasami nie przychodziłem na soboty, bo mnie po prostu czasami ta prawda trawiła. A to jest związane z tym, co zaczęło się niedawno w moim życiu, czyli zgłoszeniem Ewangelii, którego
chociażby z tym i za tym, co tak naprawdę pragnąłem już wcześniej robić, do czego jestem stworzony, czy może słowami innymi, do czego zostałem powołany, nie wiem. Jak wybierzcie sobie, jak chcecie. I no, ja widzę swoją sytuację właśnie w ten sposób teraz. Dokładnie w ten sposób. Jest to kolejny raz, tylko że teraz Bóg do mnie mówi znowu bezpośrednio. W bardzo dobitny, jasny sposób, poprzez przemyślenia Adama, poprzez to, o czym Adam teraz mówi, bo ludzie, ja zauważyłem po sobie, że po prostu, no, ja to podważałem wiele razy, to głoszenie Ewangelii, sam się nad tym zastanawiałem. Mam umysł, jaki mam, czyli taki, że bardzo dużo myślę, bardzo dużo rozważam. Uważam, że dzięki temu, jaki mam umysł, też jakby słyszę Boga, że On do mnie mówi, nawet w takich prostych słowach, detalach, w najróżniejszych sytuacjach, i po prostu widzę, no, spotykałem ludzi, którzy to było dla mnie bardzo ciężkie, bo to było właśnie to była ta śmierć. To była to w dosłownym tego słowa znaczeniu, śmierć. Ostatnio przeczytam wam, słyszycie mnie teraz? Tak, tak. Halo? Tak, tak. Przeczytam tak. Wam słowa, które dotarły do mnie na jednym z szabatów u was, w Biblii, które czytaliśmy. Oczywiście to nie było to, co, znaczy te same strony. Ale przeczytam wam. Tylko chwila, znajdę to, bo ja tutaj sobie zrobiłem zdjęcia. O! Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. To jest właśnie to, co zaczęło się w moim życiu. I to, bo ja wtedy już przestawałem głosić, już przestawałem odchodzić od tej drogi, już przestawałem robić to, co robię. I wtedy właśnie zaczęło się. No nie tylko, bo to wiecie, to nie jest tylko jeden werset, to się dzieje cały czas. To jest jak prawda, która pali, ale jakby ta chęć, ja nie potrafię, no po prostu Bóg w pewien sposób, nie widzę już świata tak, jak widziałem. Ta chęć życia wiecznego jest większa niż uzyskiwanie czegoś tutaj na teraz. Tylko no, problem jest taki, że dzieje się jak się dzieje, ale czuję się dużo lżej, że wam o tym mówię w każdym razie. Ja chciałem tutaj podkreślić, że ja nie kwestionuję potrzeb codziennych, bo tutaj Jeszua też o tym nie mówi, żeby w ogóle usiąść, czy zająć się ewangelizacją, a resztę wszystko się samo załatwi. Chodzi o to, żeby nie stawiać tych rzeczy jako priorytetowych. Czyli tutaj, jak tutaj wymieniono, jest jedzenie, picie, tak? Podobnie jak za czasów Lota, Łukasza 17:28. Podobnie jak za czasów Lota jedli, czyli jedzenie, picie, tak jak wymieniłem, są kręgi, które mówią tylko o jedzeniu, są kręgi, które mówią tylko o piciu, są kręgi, które mówią o handlu, są... Tak, tak, na tym polega ten świat, to jest to, co zabiera ludzi od Boga i to jest dosłownie wszystko, tak, na co tak. Nie spojrzy, wszystko dookoła, wszystko, tak. to są nawet rośliny, to jest... cokolwiek, wszystko. Znaczki to mogą tak, być. Tak. Mhm. Niewyobrażalne dla mnie, po prostu, ale tak wygląda ten świat, no. Wiadomo, no. Tak. Chciałem powiedzieć, że właśnie takie rzeczy mogą, bo chodzi o zachowanie tej równowagi, że tak jak Szaweł też szył namioty, czyli robił tutaj, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, działalność gospodarczą, tak, wytwarzanie, szyje namioty, ale to nie jest jego główne zajęcie, w sensie nie jest jego celem życiowym, samym w sobie. O to chodzi.
I tutaj Yeshua uważam, że też o tym mówi, że nie chodzi o to, żeby teraz usiąść czy ewangelizować i wszystko pod to poddać, a inne rzeczy będzie wam dodane, tylko chodzi o to, gdzie stawiamy tą ważność spraw Królestwa. I żona Lota, tak? Bo ciągle jakby to jest główny punkt tego, o którym chciałbym mówić. W tamtych czasach, nawet dzisiaj, współcześnie też, ludzie ciągną do miast, chcą tam się osiedlić, chcą lepiej żyć, jest miasto postrzegane jako to miejsce, gdzie się lepiej żyje, łatwiej, lepiej i przyjemniej. Ale może się nic nie zmieniło w tej kwestii. Może w tamtych czasach też tak postrzegano miasta. I oni na pierwszy rzut mają powiedziane, że mają iść w góry, czyli w odosobnienie, w dzicz, w bardzo trudne warunki, gdzie aura jest taka, jaka jest, różne inne rzeczy, które są w takich miejscach. I może, tak jak tutaj jest jedna z interpretacji, że ona się obróciła z tęsknoty za tym miejscem, gdzie byli. Takim, no, za wspomnieniami, albo ja to na początku, jak była o tym mowa, to myślałem, że ona po prostu się odwróciła, żeby zobaczyć, co się z tym miejscem dzieje, tak z ciekawości. Bardziej, ale no... No to mówię, to są różne interpretacje i prawdopodobnie wszystkie są trafne, bo każda interpretacja może tu być prawidłowa. Dlatego rozmawiamy o tym, bo szukamy dzisiaj, tak, pewnych rzeczy, gdzie mogą nas jakieś rzeczy z dawnych czasów, mogą nas hamować, powstrzymywać. Tęsknota na przykład za jakimiś miejscami, tęsknota za ludźmi, czy tęsknota za jakimiś rzeczami, które kiedyś robiliśmy. Za brakiem świadomości, za brakiem odpowiedzialności. Na przykład, nawet mi do głowy to nie przyszło, ale to jest świetna, świetna rzecz, świetna myśl. Mówię bardziej po swoim przykładzie. Świetna myśl. Tutaj może jeszcze sobie przeczytajmy, bo tu mam różne fragmenty wyciągnięte w kontekście, żeby to rozszerzyć jakby to pole różnych możliwości. O tak. Filipian, list do Filipian, 4 rozdział od 6 do 9. Bo tu też jest pewna rada też na współczesne różne bolączki. Dzisiaj to się nazywa choroby psychiczne, jakieś depresje i tak dalej, które ludzie wpadają, nieznający lub mówiący, że znają Boga, że Chrystusa znają, że Jezusa, że za Nim podążają, a ciągle w jakichś problemach psychicznych siedzą, te problemy ich tłamszą. I to też w pewnym sensie jest pewnego rodzaju znakiem, że coś jest nie tak. Tutaj Filipian 4 rozdział od 6 czytamy przekład warszawski. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Prosta rada, Szawła, oparta na torze, jak dobitnie wyzbyć się różnych problemów psychicznych. W kontekście też tego, co Yeshua powiedział, tak? Nie troszcie się
o to, o tamto, o siamto, ale w znaczeniu nie troszcie się, że to ma być głównym waszym celem w życiu, że dążycie, jak to się mówi, po trupach do tego celu, żeby mieć dom, żeby mieć ogródek, żeby mieć meble nowe, żeby mieć kafelki nowe w łazience, żeby mieć samochód, nie wiem, zabawki, sprzęt elektroniczny najnowszy. No, potrzebny jest komputer, tak? Ale można kupić komputer z drugiej ręki. Czy telefon. No, telefon to dzisiaj jest problem, bo baterie zakleili. Specjalnie, że to jest taka ekologiczna polityka. Zakleili baterie w telefonie. Że... Ale żeby było mało, można kupić z drugiej ręki. Natomiast teraz jest jeszcze jeden paczek, że pan na przykład, nie wiem, Adrianek, który ma 8 lat, chce mieć lepszy komputer, bo chce, żeby mu dana gra po prostu poszła. Albo teraz na przykład, nie wiem, 30-letni Mateusz chce mieć komputer, żeby móc grać ze swoimi znajomymi. No i no, jest tego tyle, że... No prawdą jest, że gry najnowsze napędzają rynek komputerowy, elektroniczny czy telefoniczny, bo to też gry na telefonach. Że napędzają ten rynek, że musisz mieć bardzo wydajny sprzęt, żeby te gry gładko chodziły. To jest prawda. No i. No i to, że po prostu to odciąga, no bo ktoś sobie myśli, okej, wezmę sobie komputer, bo jest mi potrzebny do pracy, ale tutaj zaraz w pracy się dowiedziałem, że grają jeszcze jacyś moi znajomi. No i nagle chcę już mieć lepszy komputer. No i jeszcze bardziej się w to wkręca, wciąga. Ale to taki przykład. Ale wiem o czym mówisz, bo ja też miałem taki okres w swoim życiu, że po prostu chciałem mieć dobry komputer. Ale chodzi o to, że no tak, tylko ja nie wiem, czy współcześni, czy ludzie katolicy, ci wszyscy, którzy wierzą w Boga, oni naprawdę, tak jak wcześniej mówiłeś, oni chcą poznać Boga, podążać za Nim. Poznać Jego Syna, Jezusa, wiesz, no a raczej powiedział, że Boga przez Jezusa, tak w ten sposób powiedział, a to tak już paradoksalnie wychodzi, że Bóg przyprowadza do Jezusa. No bo... Tak, Ojciec, no i... No i tak to wygląda, no przychodząc, znaczy ja tym tylko podaję przykłady, to jest ogólnie mówione, nie mówię, nie chcę też zwracać się jakoś o ludziach, tylko po prostu, no przychodzą ludzie do kościoła, ale jak wychodzą, to zaczynają się od razu inne tematy i tego Boga tak naprawdę w życiu nie ma. No bo zobaczcie, no. Zobaczcie taki przykład. Ogólnie w chrześcijaństwie, tak, w katolicyzmie, są tak zwane święta wielkanocne, bożonarodzeniowe. Nie wiem, czy słyszeliście, jak ludzie się zadłużają w tych różnych systemach finansowych, żeby sfinansować taką imprezę. I przekładając to na inny grunt, ktoś ma jakiś komputer, ale on jeszcze funkcjonuje. Ktoś ma jakiś samochód, ale on działa jeszcze. Ktoś ma coś tam, ale to w mieszkaniu jakieś meble, ale one są funkcjonalne, nie są tam jakieś rozpadnięte czy coś, ale chce mieć nowe. I zadłuża się po to, żeby mieć coś nowego. Bo czy to jest właśnie ten duch tego świata? Bo wtedy, jak człowiek się zadłuża, no to teraz musi albo więcej pracować, albo jakieś inne starania robić, żeby to spłacić. I teraz, biorąc pod uwagę sprawy królestwa, no to w tym momencie można powiedzieć, że taka osoba może mniej zacząć czasu poświęcać lub upadać duchowo, bo może będzie musiała dłużej pracować. Zamiast 8 godzin to 10 albo 12. Już nie będzie miała siły na przeczytanie Biblii, na rozmyślanie nad tym wszystkim i tak dalej. I czy ten sposób właśnie, ta, to, ten,
sposób nie stanie się takim obejrzeniem się za siebie, czyli to, co świat robi. Bo wiadomo, że chcemy mieć jakieś rzeczy, jakieś, czy funkcjonalnie, tak, z krzesła na czymś usiąść, czy stół, przy którym możemy usiąść, no ale jeżeli to mamy, tak, Jeszua mówi, pozostańcie przy tym, co macie, tak, czy takie świeckie, że tak powiem, dążenie do żeby wszystko było nowe, wysokiej jakości, w sensie najnowsze telefony, komputery, najnowsze wystrój mieszkania, to jest to, czy może być takim właśnie ciężarem, który bierzemy z przeszłości, bo ten duch, który przebija cały czas przez media, radio, telefon, telewizję, internet, gdzie musisz mieć to, musisz mieć tamto, telewizor 20 cali to za mały, teraz musisz mieć 40 cali, teraz musisz mieć samochód takiej marki lub takie hybrydowo czy tam elektryczny, bo ten, co masz diesla 15-letni, to już jest po prostu dziadostwo, ale jeździ. Tutaj jeszcze chciałbym otworzyć, bo już cytowałem kiedyś Psalm 45, 7 do 11 wersetu, przekład poznański, 45 od 7. Cały psalm w pierwszej jakby interpretacji jest mowa o królu, prawdopodobnie Dawidzie, ale w drugim znaczeniu, bo jest cytowany ten fragment, do Jeszuły. Tutaj od siódmego wersetu czytając, tron Twój, o Boże, będzie trwał po wszystkie wieki, Twoje berło królewskie jest berłem prawości. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, przeto namaścił Cię Jahwe, Bóg Twój, olejkiem wesela, Ciebie ponad wszystkich Twych towarzyszy. Wszystkie Twoje szaty tchną wonią mirry, aloesu i kasji, rozweselają Cię dźwięki harf płynące z pałaców z kości słoniowej. Córki królów przybrane są w Twoje klejnoty, po Twojej prawicy stanęła królowa strojna w złoto Ofiru. Posłuchaj, córo, patrz i nakłoń ucha, zapomnij o Twoim narodzie i o domu Twojego ojca. Tutaj, tak jak powiedziałem, w drugim znaczeniu jest mowa o Jeszule i jego królowej jako wybrance, tej, która stoi po jego prawicy, ale tutaj też w kontekście obejrzenia się żony Lota jest mowa do tej królowej, czyli do tej wybranki, zapomnij o Twym narodzie i o domu Twojego ojca. Czyli też tutaj mamy pewną myśl, żeby nie patrzeć za siebie. Tutaj w tym wypadku, żeby Twoja narodowość, Twoja rodzina, skąd się wywodzisz, nie górowała nad Twoimi decyzjami, nad Twoim życiem. Też to ma związek, bo różne decyzje, człowiek, który mówi, że jest nowonarodzony, ale nadal jest związany tymi więzami, czy narodowościowymi, czy pokrowieństwa z rodziną, która Bogu nie służy, na przykład. Natomiast jeszcze chciałbym nawiązać do Abrahama. W Hebrajczykach 11 rozdział od 8 wersetu, przekład poznański. Dzięki wierze Abraham, gdy został wezwany, posłusznie poszedł na miejsce, które miał otrzymać jako dziedzictwo, a wyszedł, nie wiedząc nawet, dokąd ma iść. Dzięki wierze zawędrował do ziemi obiecanej jako obcej, zamieszkując w namiotach wraz z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta o stałych fundamentach, które Bóg miał zaplanować i zbudować. Zobaczmy, tu jest mowa o przeszłości, o teraźniejszości, o przyszłości w kontekście Abrahama. Tą przeszłością było miasto Ur.
Jak przeczytamy, miasto Ur było bardzo bogate, bardzo rozbudowane jak na tamtejsze czasy. Było taką, można powiedzieć, metropolią nowoczesną, w której mieszkał Abram wtedy, tak? Tutaj czytamy, że archeolodzy odnaleźli wiele przedmiotów ze złota, srebra, lazurytu i innych cennych materiałów. Natknęli się też na ślady świadczące o tym, że dawni sumeryjscy królowie i królowe tego miasta byli grzebani wraz z całą świtą sług i służebnic. Odkopane w Ur ruiny uznawane są za pozostałości domów prywatnych. Ukazują, że były one wznoszone z cegły, tynkowane i bielone i składały się z 13 do 14 izb otaczających brukowany dziedziniec. Niektóre ze znalezionych tabliczek glinianych służyły do nauki pisma klinowego, z innych wynika, że uczniowie dysponowali tablicami mnożenia i dzielenia i że potrafili wyciągać pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Spora część tabliczek to dokumenty handlowe. Wykopaliska w Ur niedwuznacznie więc ukazują, że opuszczając to miasto, Abraham zdobył się na duże wyżyczenie materialne. I tak jak tu czytamy, on wyszedł z takiego miasta, z metropolii, to co miał w pewnym sensie lot powiedziane, z tego miasta masz wyjść i iść w góry. On tam później prosi, że do innego miasta, czy może pójść. Ale tu o Abrahamie mamy powiedziane, że on wyszedł. Mogę dodać, bo mi tak przyszło teraz do głowy, tak? Zaraz mi ucieknie. Bo takie mi przyszło skojarzenie, jak to mówiłeś, z tym, co mamy teraz. Bo też tak samo jak oni, jak Lot i Abraham, jesteśmy obrośnięci w mieście, w elektronice, w ułatwieniach. A Bóg mówi do Abrahama: wyjdź z tego miasta. A Chrystus do nas mówi: wyjdź. Uciekajcie w góry. Co? Uciekajcie w góry, tak? Nie, wyjdź stąd, ludu mój, w objawieniu, żeby. Z Babilonu. Tak. I to jest po prostu adekwatne, no po prostu teraz w tej sekundzie to zobaczyłam. I to identyczne, to nas dotyczy. No bo tu można tak alegoryzując, tymi plagami mogą być te wygody różne, te angażowanie się w jakieś właśnie przedsięwzięcia. No, o to chodziło. Chodziło o to, że Abraham nie był w stanie służyć Bogu, gdyby tam został. No tu wiele jest powodów, tak? Bo tutaj też ta przepowiednia o ziemi obiecanej, tu wiele jest czynników. Ale no po prostu to co chwilę mi, to ja ci to cały czas mówię, co mi się pojawia, co w głowie, co cały czas to widzę. Mhm. Że to wcale dla nas wygodne nie jest, ale tak jakbym miała ciągle powtarzane: wyjdź z tego. Wyjdź z tego. Tak jak mówię od samego początku, takie nadmierne angażowanie się. Nie słyszę. Tak jak mówiłem wcześniej, takie nadmierne angażowanie się w jakieś przedsięwzięcia, czy to finansowe, czy to biznesowe. A to ty tak mówisz. A Bóg do Abrahama powiedział: wyjdź po prostu, a nie przybywaj za często z tymi Chaldejczykami. No bo tak jak mówię, to się wiązało jeszcze z miejscem, które nie było w tym miejscu. To z Abrahamem to jest na wielu płaszczyznach to powiedzenie wyjdź. Natomiast tu chcę poruszyć, że Abraham wyszedł z miejsca dosyć luksusowego w nieznane, pod namiot. To też była jego ufność, zaufanie. Teraz sobie wyobraźmy rodzinę całą, współcześnie taką rodzinę Abrahama, gdzie dzieci, żona mówi, a dzieci powiedzą, a ja nie będę miał zasięgu internetu. I co ja będę pisał na fanpage'u?
jak nie będę miał dostępu w stepie do internetu. Żona powie, ale mi się paznokcie będą brudne, bo ja będę musiała rolę uprawiać, czy tam kozy doić, czy co innego. To była dla niego i dla jego rodziny bardzo poważna decyzja. Wiemy, że początkowo to z terachem on wyszedł. Można powiedzieć, że był pod jego namiotem, tak? W jego domu. Jako terach jego ojciec zdecydował, ale może Bóg pobudził teracha, żeby stamtąd wyszli w jakimś celu. Trudno powiedzieć. Później mamy powiedziane, że to Bóg wyprowadził Abrahama. Może posłużył się jego ojcem, nie wiem. Może jemu było wygodnie tam Abrahamowi, ale że był posłuszny ojcu, to musiał z nim pójść. Trudno powiedzieć dokładnie, jaka sytuacja tam była. W każdym razie pewne jest, że opuścił to miejsce. Z takiego czy innego powodu. Ale też tutaj mamy, może z początku też nie wiedział. W każdym razie tutaj w Hebrajczykach mamy już jakby definicję tego wszystkiego, że oczekiwał bowiem miasta o stałych fundamentach, gdzie tam w tej ziemi innej obiecanej, nie w Ur. Bo tam jest obietnica. Tam jest to dziedzictwo. Nie wiedział nic, tak jak tu powiedziane jest, dokąd ma iść. Zamieszkał w namiocie. Pewnie ludzie najbliższego otoczenia postrzegali go jako dziwactwo. No. Czy dzisiaj nas nie postrzegają jako dziwaków, że nie chodzimy tam, nie robimy tego, nie mówimy o tym, tamtym, o wamtym. Jesteśmy w pewnym sensie, w pewnych tematach odludkami, nie wypowiadamy się w ogóle. Czy nie postrzegają nas jak takich dziwaków ludzie? Bo nie chcemy w tym uczestniczyć, chcemy wyjść z tego. Nie chcemy, żeby to było naszym jakimś konikiem, tak zwanym. Jest wiele tutaj różnych myśli, każdy jest z nas inny, każdy ma inną swoją drogę, inną przeszłość. Ja tylko chciałem tutaj poruszyć w tym temacie sprawę, że może być to cokolwiek, co powoduje, że się oglądamy za siebie. Cokolwiek. Mogą to być, nie wiem, dzieci, rodzina, rodzice nawet. No ale masz napisane czci ojca i matkę. No tak. Ale to nie ma być główną twoją rolą życiową, że musisz tam chodzić na jakieś imieniny, urodziny, wielkanocne imprezy, bożonarodzeniowe, spotkania rodzinne, bo w tych dniach się je urządza, albo wyprawy na groby rodzinne 1 listopada i inne tego typu rzeczy. Może to być praca, czyli tak zwany pracoholizm, jako cel życiowy, bo z jakiegoś powodu chcesz pracować, różne mogą być powody, ucieczka z domu, zobowiązania jakieś materialne ponad miarę, bo chce człowiek posiadać więcej i więcej i może pracować po 12 czy więcej godzin dziennie, po prostu zatracając się w tym. Różne, może to być jakieś hobby, gry komputerowe, nie wiem, wędkarstwo, sporty. Cokolwiek, no. Każda rzecz, która nam przyjdzie do głowy, to może być takim elementem. Trudno tutaj wymieniać wszystko. Wpadanie w taki amok angażowania się w jakiś temat już jest pierwszym krokiem do zastanowienia się. I dobrze, że jak mamy kogoś, kto widzi to z boku i może nam, bo my sami często nie widzimy. Takiego zafiksowania. Dobrze, jak jest ktoś z boku, życzliwy najlepiej, bliski, to może nam powiedzieć o tym, że może przesadzamy, że może mamy jakieś wygórowane jakieś ambicje,
jakieś potrzeby. Może nam wystarczy w domu przysłowiowa jedna łyżka i jeden talerz, a nie zastawa na 6 osób. Przysłowiowe to jest tylko abstrakcyjny przykład. Pomyślmy o tym, bo jest tego naprawdę dużo w różnych aspektach naszego życia, w różnych dziedzinach, na różnych szczeblach, w różnym czasie, w różnym wieku. I nie dajmy się tutaj zamienić słup soli w sensie takim, że wydaje nam się, że jesteśmy nowonarodzeni, a jednak jesteśmy słupem soli. Nie dajmy się doprowadzić do takiego stanu. I tak jak Filip mówił, głoszenie Ewangelii jest jak najbardziej wskazane, w sensie mamy o tym powiedziane, żebyśmy to robili i to nie ulega wątpliwości. Natomiast na dzień dzisiejszy, jak ta dobra nowina ma wyglądać, ja osobiście nie wiem. Każdy z nas jest innym narzędziem, może po prostu u mnie jest to inaczej. W każdym razie nie może życie codzienne nam ukraść. Właściwie się wysławiam, ukraść nam życia duchowego. Tej wiary, ufności, tych zamienić nam priorytety w życiu. Każda słabość może doprowadzić do upadku. Może też nas wzmocnić, jak się mówi, tak? Ale też tutaj jest niebezpieczeństwo upadku. Tak jak mówię, dwom lepiej, jeden drugiego podniesie. Natomiast jak ktoś jest sam, to naprawdę takiej osobie jest ciężko. Dlatego też mamy, żebyśmy funkcjonowali w jakiejś społeczności ludzi życzliwych, prawdomównych, tych, którzy przede wszystkim stawiają torę wiekuistego na pierwszym miejscu, gdzie tam jest sprawiedliwość, uczciwość i prawdomówność jako podstawę do zaufania przede wszystkim sobie i zaufania do innego człowieka, gdzie życzliwość, nawet taka, może być to nie po naszej myśli, da nam możliwość do zastanowienia się. A może ten ktoś, kto patrzy z boku, może faktycznie widzieć coś takiego i chce nam pomóc, a nie nas oskarżać. W każdym razie mamy nie wracać do domu po jakieś tobołki, jakieś swoje rzeczy, oczywiście w sensie przenośnym, gdy Jeszua, Syn Człowieczy, nam się objawi, czyli te ciężary dodatkowe mamy na siebie nie brać. Mamy żyć Królestwem Bożym przede wszystkim. Mamy być Jego obywatelami, kształtować się na takich obywateli, na takich ludzi, obywatel to jest złe słowo, na takich ludzi, którzy chcą tam być i kształtować swoją osobowość w sensie prawość, sprawiedliwość i prawdomówność, uczciwość. Tą, którą Bóg nakreśla, nie którą ludzie nakreślają, tylko tą, którą Bóg nakreśla w swojej torze odwiecznej. I to, co powiedziałaś, ten przykład szabatu, tak? Tu przypomina mi się z powrotem ten przykład, że no właśnie no firmę ktoś prowadzi, no to ta przeszłość nie będzie go trzymać, czyli że zrezygnuje z pracy w szabat. Zrezygnuje, jak ma pracowników, żeby pracownicy nie pracowali jego w szabat. Tak jak jest powiedziane, ma twój sługa, służebnica, rodzina odpocząć w szabat, zwierzęta. I to kształtuje nas na nowych, na takich ludzi, dla których sprawy królestwa są na pierwszym miejscu, w każdym czasie, w każdym miejscu i wtedy dajemy tym też swoją postawą
oddajemy chwałę Stwórcy. Oczywiście ludzie będą nas wytykać, to jest oczywiste, ale to Stwórca nas widzi, że nasza wiara jest niezłomna, że dla świata możemy robić jakieś dziwaczne rzeczy, jakieś decyzje podejmować, ale one jak najbardziej będą uzasadnione z tym, jaka jest wola wiekuistego. Czy jakieś jeszcze myśli mamy w tym temacie? Co moglibyśmy tu jeszcze powiedzieć, czy już na dzisiaj wyczerpany jest temat? Temat nie jest wyczerpany i tak naprawdę to on będzie powracał sukcesywnie, myślę, do nas. No też mi się tak wydaje. No to tutaj jest tylko pewien zarys, tak? Poruszone, żebyśmy pamiętali o tym, że to też jest jedna z ważnych rzeczy w naszym życiu duchowym. No i tak jak mówisz, no będzie powracał ten temat. Tym bardziej, że pomimo, iż go obrabiamy, to dalej jesteśmy jakby... Wiem, o co ci chodzi. No nie ujmiemy tego w sztywne ramy, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne środowisko. Każdy z nas jest osobnym życiem. Ważniejszym chcę powiedzieć, że to tak jak ten mail, który dostałeś, że no coś robimy, ale niby wyszedłem z tych starych spraw, ale co mam dalej robić? I może też trochę się obwarowaliśmy, że już zrobiliśmy, co możemy, a może trzeba sobie zadać pytanie, tak jak tamten człowiek, ale co mam dalej robić? Albo może trzeba zmienić kierunek, albo może coś trzeba zmieniać dalej. Znaczy tu pytanie nie do siebie, tylko do Stwórcy, to tak bym tylko sprostował. Co dalej? To jest najistotniejsze i zgadzam się z tym, że nie możemy postrzegać naszego życia, że już wszystko osiągnęliśmy w sferze duchowej. Nie no i na tym się skończy. Nie możemy tego postrzegać. Musimy sobie uświadomić, że cały czas jesteśmy w drodze, cały czas, codziennie, od świtu do wieczora jesteśmy cały czas w drodze i chodzi o to, abyśmy szli naprzód, a nie cofali się. Czyli cofanie się to wszystko jest wracanie do tego, co było. W jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym. Budowanie. Każdego dnia coś budowanie. Dobrze, chyba na dzisiaj skończymy. Tak jak mówisz, temat się będzie powtarzał, to jakieś myśli, które dojdą z czasem, to... to się rozwinie pewnie temat. Ja tylko chciałem zaznaczyć w kontekście żony Lota, że to może być różne rzeczy, ale w ogólnym znaczeniu, w ogólnej podsumowaniu nie wracać, nie ciągnąć za sobą przeszłych rzeczy. Tak jak nowonarodzony. Człowiek, który nowonarodzony, wyobraźmy sobie też tą pępowinę. Nowonarodzony z ducha, oczywiście w Jeszule Mesjasza, musi odciąć pępowinę sam, najlepiej sam, jak sobie odetnie. Bo jak to inni mogą robić, to mogą to robić boleśnie. Może to boleć. Natomiast samemu powinien człowiek sobie odciąć tą pępowinę dawnych czasów. Odciąć się od wszystkiego i na nowo kształtować, stać się niemowlęciem, mleko i później przejść na stały pokarm. Tu jest, tak jak Abraham, powód do świętowania, uczty, wydania, skończenie z mlekiem. Oczywiście mówię tutaj w dużym cudzysłowie o tym. I ważne, aby, bo też tak teraz mi przychodzi do głowy, że to przyswajanie sobie pewnych zwyczajów tego świata to jest właśnie oglądanie się wstecz.
co wielokrotnie na różne tematy mówię, w różnych kontekstach, różnych zwyczajów tego świata, różnych zachowań, różnych trendów, różnych namiętności, w tym prawidłowym znaczeniu słowa namiętność, że to jest właśnie takie spoglądanie wstecz. Dobrze, zakończmy to dzisiaj, żeby tego nie przeciągać, i do usłyszenia za tydzień, jak Stwórca pozwoli. Shalom.